Cześć. Witamy w Nowym Hasztoku. Dzisiejszym gościem jest... Ferdinand Kjellf. Czyli facet, który wraz ze swoim startupem Coders Trust adresuje jeden z największych problemów współczesnego świata, czyli brak programistów. Jako że Coders Trust właśnie wchodzi do Polski, udało nam się spotkać z Ferdinandem w Warszawie i zapraszamy na bardzo, naprawdę inspirującą, ciekawą rozmowę. So right now I'm in Poland in order to prepare the launch of Coders Trust in this country, and of course we're very excited about that. Normally we're operating in Asia, in Africa, and we have a small operation in Kosovo as well. But Poland is a significant market. It has a huge population, workforce which is already very well educated, and I think there's a huge opportunity to connect the Polish workforce to the online labor market. The main opportunity here for anyone in Poland, no matter where they're located and no matter their background, their gender, their age, is that there are currently 200,000 freely available jobs online. So every week there are 45,000 jobs posted on more than 50 freelance portals. So it doesn't matter if you sit in Ukraine or in Poland, in Warsaw, you can bid for these jobs. But of course it requires the right skills, and it requires a smart way of thinking in order to be competitive enough to get these jobs. So what we're offering is a way for you to get these jobs, get the right skills, so you're competitive. So I've always said to our development team, and especially our mentors, that it should be possible to execute the business model of Coders Trust without writing a single line of code. To the extent, with the meaning that right now there are all the tools available online which enable anyone to build a business like Coders Trust. There's great software as a services with all the tools required. Of course, some of them you have to pay for, but still there's a lot of freely available content, tools, etc. to do this. So right now I have one mentor in Somaliland who is actually trying to experiment with just the launching Coders Trust without using the platform, just using freely available tools. Yeah, so we define it as a student finance technology in the sense that we're trying to develop the engine or the data set that will be enable us to predict anyone, anywhere in the world, what the opportunity is for them to take on an education and work on the freelance market. So right now we have 1,000 people that have connected their online profiles and is connected to a lot of learning portals. And we're tracking more than 1,000 data sets from the history going back and their current development and how they're performing in terms of learning and earning. So how much are they putting into the effort, how fast are they learning, and how much are they earning as a freelancer. So with all that data, we're slowly building a predictive model so that when a student comes to our website, connects their social profile, their freelance profile, we can very quickly get an idea of what the opportunity is for this one. So we will be able to come with smart recommendations saying, you might be a journalist now, but we can see you have an interest and a tendency to maybe be an AI programmer. So why not take this course? If you take this course, you'll be able to compete for these jobs. Yeah, so I think what Coders Trust is about is that we're essentially very much inspired from the Scandinavian welfare model, where first of all, we invest heavily into the education of our young people. So we don't have that much natural resources. So the only way that we can create wealth is by investing heavily into education. So first of all, education is free, and we're able to do that now with online learning because it can drive down the cost. At the same time, we're even paying people to take a university study because we really need high educated people to drive the big businesses that are generating growth, etc. But then at the same time, we pay a high tax because we have to finance our welfare society. And there's a lot of security around the individual worker. Another important fact is that it's very easy for companies to hire and fire people. So there's flexibility. Because if someone gets fired, he can then get subsidized by the state. And that creates an extremely flexible labor market where companies can act
and can hire and fire according to the market demands. And I think that model would be very, very useful in the digital economy. And I think if we can turn that in, as Coders Trust is doing, into an online concept where we're investing into, in this case, Polish people and into their education, and we can demonstrate that it's a big, at the individual level of a student, that it's a very good business case to invest maybe $1,000 into this student's education, and you can see that that's being paid off after 3 years. I think it would be completely, it would make sense for the Polish government to implement that as a national policy. I'm a former reserve officer, and I served in Iraq, and I did a lot of training of new soldiers going into Afghanistan. And one of the biggest tasks we had in Iraq, but also in Afghanistan, was actually to build schools. Because we were going in, and after war, one of the most important things is to get the basic infrastructure to work again. I think the experience from Iraq was that by coming in and connecting local people to the outside world, by giving them access to internet, computers, etc., is a much better way to drive development and to bring peace to an area. I'm, of course, very much inspired from my military background on how to organize stuff. But I think what is different from a military organization to a startup is that everyone working in a startup is doing it because of a cause, because of passion. So it's more independent worker and independent people pursuing their passion that needs to be managed in a slightly different way. But during the 90s and during the 2000s, we found ourselves in a different kind of war where we had to be extremely decentralized. So a lot of the effort, even Polish soldiers being in Afghanistan, these are young people at the age of 24, 25, even 21, sergeants that are driving around in remote areas and essentially being ambassador from the Western world, for NATO, for their country. And managing them is not like managing an army that has to go against Russia. You actually have to rely on the individual, and it's very decentralized and is very much organized as a network. So even though we think of the military as a very structured and hierarchical organization, a lot of things is happening, and they're very much adapting to a whole new world, which in a lot of ways resembles how startups are being organized. We have experimented a lot. So we had a pretty good idea of how we wanted to do it, our vision. But once we launched and we met the kind of the market, reality of the market, firstly in Bangladesh, we got a lot of criticism. So we were not that good at communicating exactly how our business model was working and why it was important for people to pay a 10% commission. So we faced a lot of criticism, and it actually turned out to be a huge debate on Facebook where people from all around Bangladesh was debating the business model of Coders Trust. And at that time, we actually got a lot of death threats, and we were threatened to be kicked out of the country, etc., etc. And it was actually pretty frightening, especially for the people that was in the country. But what we did is that we asked everyone, especially our local employees, to give their opinion. So they started communicating on Facebook through their own profile of what they thought about it, and they tried to explain it in their language and in the way that they saw it. And then suddenly that kind of spurred a whole debate, and it was in the thousands of people that was suddenly discussing something which is very basic, a business model of a small company that was just launched. But I think it was a very interesting democratic debate that would never been possible without Facebook, without having that forum. So I think it turned out to be an extremely interesting democratic debate about the role of business, what is fair, how exactly should it be, etc. And I think it also gave a lot of publicity because then it was discussed and people could see and discuss the business model from different perspective. A very good manual, which is very practical, is Lean Startup from Eric Ries. I think that gives a pretty good idea of how, like, all the failures that's been done in creating big projects, then launching, and then it crashed. So giving that methodology of just doing something in a lean way where you're prototyping,
trying to get it out in the market, get feedback, and then developing it from there. So I think from our experience, we've been trying to follow that methodology in the sense that we had a vision and we had a minimal viable product that we launched, but it was no way near what like a full vision was. So I've been starting different companies, and I think the one thing which is kind of the one advice that I always remind myself of is to be persistent and never give up. So like every time with the business, like at least 100 times you would think that now it's a failure and it's gone and it will never work, etc. But it's by overcoming those 100 challenges that that actually makes it work at the end. So it's just a lot harder than you would think. And the only way to do is just keep fighting and be persistent in making it happen and not give up. Słuchaj, nie zastanawia cię to, że każdy lider biznesu, każdy człowiek sukcesu, jak się pytasz go o radę, to mówi ci never give up? No jest, na pewno w tym jest 100% prawdy dla biznesów, które osiągnęły sukces, tak? No. Bo chyba każdy biznes prędzej czy później przychodzi w ciemne, jakieś smutne miejsce, w którym musisz właśnie, no nie poddać się, nie? Znaczy nie ma drogi na skróty. Nie ma drogi, znaczy to nie o to chodzi chyba, że nie ma drogi na skróty, tylko po prostu będą problemy. Jest takie pewne skrzywienie świata, moim zdaniem, zwłaszcza w świecie startupowym, którym niby porażka też jest jakąś ma wartość i tak dalej, zaczyna się o tym mówić tak naprawdę od paru lat, ale mimo wszystko jest moim zdaniem duże skrzywienie w kierunku tego, że mówi się o sukcesie. Więc oczywiście, że never give up jest dobrą zasadą ogólną, tylko pamiętajmy, że na 10 takich, co never gave up, to 9 w końcu przegrało, tak? Ten jeden, któremu się udało, może na koniec powiedzieć, że to tak naprawdę dzięki wytrwałości i tak dalej. Co wcale nie znaczy, że jeżeli się nie poddajesz, to ci się coś uda. No. Co nie zmienia faktu, że i tak nie ma innej drogi. Nie ma, raczej więc, nie ma innej więc drogi. Więc never give up and be ready to fail anyway. Moim zdaniem kluczem do myślenia o tym poddawaniu się bądź nie jest, żeby mieć gdzieś tam w polu uwagi takie zjawisko jak efekt utopionych kosztów. To jest jedna z podstawowych takich błędów poznawczych, jakie ludzie popełniają. Polegający na tym, że jeżeli w coś zainwestowałem już na przykład, nie wiem, x godzin, powiedzmy 1000 godzin no. albo 1000 zł, no to warto poświęcić jeszcze kolejne 100 zł albo kolejne 100 godzin, żeby dociągnąć to do celu, żeby to, chociaż już jest widać, że jest kiepsko, ale ludzie mają przekonanie, że jak jeszcze dołożą do tej kubki, jak jeszcze dołożą parę złotych, jeszcze parę godzin, to na pewno będzie sukces. Bo słusznym podejściem jest po prostu traktowanie dnia dzisiejszego jako punkt wyjścia, jako moment startu do wszelkich obliczeń, prognoz. Wiele osób popełnia, mam wrażenie, taki błąd, że właśnie stosuje zasadę never give up, ale z drugiej strony nie zmienia podejścia, tak? Czyli no, głupotą jest robić coś w ten sam sposób i oczekiwać odmiennych efektów. Tylko dlatego, że się włożyło więcej wysiłku, albo upłynęło więcej czasu, albo wsadziło się więcej pieniędzy. Ale never giving up nie musi oznaczać robienia nawet tego samego. Możesz, wiesz, możesz... Właśnie, mam wrażenie, że wiele osób iteruje tak naprawdę cały czas tą samą rzecz. I czeka, aż się w końcu, czekasz w końcu załapie. Rynek też jest tak, że to never give up to daje ci takie poczucie, aha, czyli jest źle, ale robię coś dobrego, tak? I żyjesz w takim przeświadczeniu, że to wszystko ma sens. A trzeba umieć też stanąć z boku i spojrzeć na siebie jako jednak człowieka, który potrafi się mylić. Znaczy może się mylić. Byłeś w wojsku kiedyś? Nie. No większość chyba ludzi naszego pokolenia to raczej w wojsku nie była. No bo w Polsce to jest tak, że wojsko to nie jest powód do dumy. To nie jest coś, co tam wiesz, no, raczej idziesz nie. I jesteś z tego zadowolony. Na razie. Ale że to w dużej mierze no. jest też dziedzictwo komuny. A w wielu społeczeństwach zachodnich, w Stanach, czy też na przykład właśnie nasz gość, no to są ludzie, którzy są dumni z tego, że byli w wojsku. I to jest tak, że to wojsko im też dużo dało. Dało im wiedzę o zarządzaniu. To nie jest tylko umiejętność strzelania, tylko umiejętność kierowania zespołem, umiejętność realizacji projektów, umiejętność komunikacji. W Izraelu masz na przykład tak, że masz obowiązkową służbę i dla kobiet, i dla facetów. Być może to jest jakoś tam jedną z przyczyn na przykład tego, że również w Izraelu jest taki rozkwit przedsiębiorczości, technologii i wiesz, tak naprawdę to jest taka druga dolina krzemowa, nie? Ciekaw jestem, czy właśnie to, co Ferdinand mówił w wywiadzie a propos tej zmiany, przejścia z takiej struktury hierarchicznej na taką strukturę sieciową, że tak naprawdę masz
takie niezależne, bardziej od siebie nieco węzły w wojsku obecnie. Ciekaw jestem, czy to jest taka globalna tendencja, że we wszystkich armiach tak się dzieje. Na przykład ciekaw jestem, czy w polskiej armii również się o tym w ten sposób myśli. Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia armii, że po prostu wszystko, co się dzieje w świecie dzisiaj, biznes, pewnie jakbyśmy porozmawiali z lekarzem, to by się okazało, że w medycynie też networking nagle stał się w jakimś obszarze kluczowy. No tak, ale tu mi chodzi hashtag networking. Mi tu chodzi, wiesz, o bardzo taką konkretną rzecz. No, masz generała, pułkownika, majora, kaprala, szeregowca i tak dalej, nie? Tak, ale ten szeregowiec już nie ma za zadanie pójść i strzelać dokładnie w tym momencie, kiedy mu kazali, w tym celu, który mu został wyznaczony, tylko ten szeregowiec ma wyjść na ulicę i na przykład rozmawiać z ludźmi. To, co powiedział Ferdinand, tak naprawdę nie dotyczyło wojny, tylko dotyczyło wojska jako organizacji, która zajmuje się częściowo wojną, a częściowo zajmuje się wieloma innymi rzeczami i możecie czegoś nauczyć. Ja myślę, że to jest taki ciekawy learning, tak, że tą wiedzę bardzo wartościową, skuteczną, na wysokim poziomie można czerpać z bardzo takich nieoczywistych źródeł. Tymczasem już jest ewidentne, że programowanie jest potrzebne tak, jak kiedyś był potrzebny, nie wiem, szewc, piekarz. Nie każdy programista tak naprawdę musi, wiesz, cały gmach tego, w czym pracuje, znać. Po prostu potrzebny jest mu jeden fragment tej wiedzy, tak żeby być skutecznym rzemieślnikiem tak naprawdę w ramach tak, całości. Tak, ale do bycia rzemieślnikiem nie potrzebujesz uniwersytetu. To no jest tak. Największe. Do bycia rzemieślnikiem potrzebujesz szkoły technicznej. Otóż to. I wydaje mi się, że kodestras jest czymś takim, właśnie taką bardzo szybką drogą na skróty. Rozmowa z Ferdynandem była mega inspirująca, ale w takim razie jakiego świata mamy się spodziewać? Co nas... Wiesz, dokąd to wszystko zmierza? Wydaje mi się, że pytanie jest takie tak naprawdę, przed jakim światem tacy ludzie jak on próbują nas trochę uchronić. Bo problem polega na tym, że kodowanie wciąż jest takim trochę jakby zaklętym zjawiskiem dla wielu osób. A tak naprawdę programy otaczają człowieka w każdym miejscu. Ludzie mają coraz bardziej dysponują coraz bardziej nieprzejrzystą technologią. Mamy telefon, który jest tak naszpikowany technologicznie, że tak naprawdę nikt nie wie, jak to działa. Wiesz, ludzie nie wiedzą, jak działa spam na Facebooka, co dopiero programy. No, więc moim zdaniem to nie jest dobra sytuacja, w której tak niewielu podaje świat tak naprawdę takim, jakim on jest, tak wielu. Czy programiści to jest współczesna elita? Chcesz powiedzieć? Myślę, że... Nie programujesz, to jesteś... Myślę, że trochę tak jest. Outsiderem? Myślę, że nie tyle... Nie tak, że jesteś outsiderem, ale na pewno jest tak, że programiści to jest współczesna elita. No, widać to po zarobkach tych ludzi, widać to po tym, jaki jest popyt na to, co robią. I widać to przede wszystkim w tym, jak wiele z naszym codziennym życiu zależy od tego, co oni robią. To co, chyba starczy naszego gadania. Za tydzień widzimy się znowu. Czekamy na Wasze komentarze i też sugestie kolejnych gości, rozmów. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień.